Ja od zawsze powtarzałem, że sukces rodzi się w głowie. Jeżeli zawodnik nie ma w głowie dobrze poukładane, to może trenować nie wiadomo jak, nie wiadomo ile i tak nigdy nie osiągnie sukcesu. Jeżeli sobie dobrze poukłada w głowie, jest nastawiony na ten sukces, przede wszystkim wierzy w to, że jest w stanie osiągać sukcesy, to prędzej czy później te sukcesy przejdą i, i tego się trzeba trzymać. To jest podcast Głowa Rządzi. Audycja o psychologicznych aspektach sportu, aktywności fizycznej i optymalnym funkcjonowaniu. Ja nazywam się Grzegorz Więcław i zarówno z wykształcenia, jak i pasji jestem psychologiem. W ramach tego podcastu staram się odkrywać różne ścieżki prowadzące do mistrzostwa sportowego i osobistego. Razem z moimi gośćmi poszukuję odpowiedzi na pytania związane ze sposobami na polepszanie wyników, utrzymanie dobrostanu oraz świadome i szczęśliwe życie. Zapraszam do słuchania. No, to oficjalnie. Widajcie w 2021. To niesamowite, jak szybko śmignął ten poprzedni rok. Pomimo wszelkich niedogodności pandemicznych i około Z jednej strony osobiście oddycham z ulgą i z nadzieją patrzę w przyszłość, bo czuję te dwie dwudziestki w kościach. Z drugiej myślę sobie, że to wcale nie był taki zły rok. Wydarzyło się wiele ciekawych rzeczy. Otworzyłem drzwi i furtki, o których wcześniej nie miałem pojęcia. A czas, który dała mi pandemia, szczególnie w okresie wiosennym, kiedy byliśmy wszyscy zamknięci na cztery spusty, bez możliwości nawet wyjścia do lasu czy parku, spożytkowałem na ważne dla mnie rzeczy, na które ciągle brakowało czasu albo energii. Między innymi przeniosłem swoją stronę internetową. Nagrałem kurs online we współpracy z Cezis Mateusza Gawełczyka. Przygotowałem też cykl szkoleń Głowa Rządzi, o których mówiłem w podcastach, a niektórzy z Was pewnie mieli też okazję w nich uczestniczyć. Wreszcie poukładałem sobie w głowie i w notatkach pewne ważne dla mnie idee psychologiczne, filozoficzne i życiowe. Co więcej, miałem przestrzeń dla siebie i dla rodziny. Co tutaj najważniejsze? Regularnie pracowałem nad kolejnymi podcastami, i w 2020 roku w eter puściłem aż 26 odcinków. Dlatego zanim przedstawię mojego pierwszego gościa w Nowym Roku, chciałbym skorzystać z tej okazji i nieco podsumować poprzednie 366 dni mojej podcastowej działalności. Myślę, że zwyczajnie wypada. Nie tylko ze względu na nowy rok. Ale też mały jubileusz. Być może zauważyliście, że to 50 odcinek podcastu. Tak, tak, słuchacie właśnie 50 odcinka podcastu Głowa rządzi. Nigdy nie sądziłem, że dotrę do tej liczby, ale oto jestem. Być może także trochę dzięki pandemii. Kto wie. W każdym bądź razie teraz mogę śmiało mówić, że Podcastowanie zaczyna się dopiero po 50. Ale wracam na Ziemię, do podsumowań poprzedniego roku. I pierwszy odcinek w 2020 miał numer 24, a gościem była Oktawia Nowacka. Oktawia była pierwszą medalistką Igrzysk Olimpijskich w historii podcastu Głowa rządzi. Po drodze Pojawiali się też inni, bo nagrałem przecież odcinek z Luizą Złotkowską, Magdą Fularczyk-Kozłowską, a także Alicją Jeromin. Alicja to z kolei multimedalistka Igrzysk Paraolimpijskich. A więc w roku olimpijskim, mimo braku igrzysk, było w podcaście mocno olimpijsko. Z założenia w podcaście. Ma być jednak nie tylko ciekawie, ale przede wszystkim merytorycznie. I mam nadzieję, że tak właśnie było za sprawą psychologów i trenerów, w tym Marka Olszewskiego, Darii Abramowicz, Dagbary Budnik-Przybylskiej, Marcina Kochanowskiego, Mateusza Majchrzaka, Mikołaja Markiewicza, Karoliny Dąbrowskiej-Pawlonki oraz Ewy Serwotki i Kamila Radomskiego. Pojawiały się także odcinki niekonwencjonalne z sędzią Bartoszem Leszczyńskim, dziennikarzem sportowym Michałem Polem, filmoznawcą Patrycją Paczyńską-Jahińską oraz rodzicami sportowcami Krystyną Lemańczyk-Dobrzelak i Tomaszem Kaczorem. W 2020 roku pojawiły się też dwa bardzo popularne odcinki, które sklasyfikowałbym jako inspiracyjne z Kacperem Lachowiczem i Weroniką Nowakowską. Mówiąc inspiracyjne nie zaklinam tutaj jakoś szamajsko rzeczywistości, że to są rozmowy, które zmienią wasze życie o 180 stopni. Po prostu chcę powiedzieć, że ci akurat goście w szczególności dają dobrą energię i siłę do działania. Osobną kategorią w podcaście w 2020 roku byli ludzie mierzący się nie tylko sami ze sobą, czy z przeciwnikami na arenie zmagań sportowych, ale też z żywiołami. Wśród nich znaleźli się Leszek Naziemiec i Krzysztof Gajewski, ludzie wody, a także Tomasz Kozłowski, człowiek z powietrza. To dla mnie prawdziwi giganci w mojej audycji, dlatego zdecydowanie warto posłuchać, co mają do powiedzenia. No, i wreszcie pod koniec roku zrobiło się mocno piłkarsko, a to za sprawą Krzysztofa Ostrowskiego, Michała Domskiego, Łukasza Smolarowa oraz wszystkich psychologów z Piłkarskich Akademii Ekstraklasy, z którymi miałem przyjemność rozmawiać podczas naszego dorocznego zjazdu. Uff, to był telegraficzny skrót tego, co zrealizowałem w 2020 roku w podcaście Głowa Rządzi z Pasji i Potrzeby Serca. 26 pełnometrażowych odcinków wypuszczonych w podcastowy eter, niezależnie od okoliczności, przynajmniej dwa w miesiącu. I tak ostatnio poddawałem ten projekt pewnej refleksji, i muszę Wam powiedzieć, że nagrywanie tego podcastu to dla mnie niesamowita przygoda przygoda poznawania ciekawych ludzi, którzy dążą do mistrzostwa sportowego i osobistego. Dzięki realizacji tych podcastowych odcinków, piekę niejako dwie pieczenie na jednym ogniu. Pierwszą pieczeń konsumuję ja. No sorry, ale tak jest, to sama prawda. Bo każde takie spotkanie ze starannie wyselekcjonowanym gościem, to w pierwszej kolejności po prostu wielka przyjemność i nauka dla mnie. Drugą pieczeń, nie mniej soczystą i smaczną, konsumujecie Wy, słuchacze i fani podcastu Głowa Rządzi. A muszę powiedzieć, że z miesiąca na miesiąc jest nas coraz więcej. Zatem niezmiernie cieszą mnie więc sytuacje, kiedy komentujecie i wchodzicie w dyskusję na temat poszczególnych odcinków w postach, w mediach społecznościowych, albo wysyłacie mi gdzieś wiadomość prywatną, albo wspieracie podcast w serwisie Patronite. To wszystko wiele, wiele, wiele dla mnie znaczy i również podsycam moją motywację do dalszego działania. No bo czy nagrywałbym podcast bez słuchaczy? No. Pewnie tak, bo jak powiedziałem wcześniej, w dużej mierze robię to dla siebie, z potrzeby serducha. Ale czy zachowałbym regularność w nagrywaniu, porządkowaniu i publikowaniu kolejnych odcinków bez Was? Zdecydowanie nie. Dlatego bardzo, ale to bardzo dziękuję za to, że jesteście i za to, że będąc moimi słuchaczami, dokładacie się do moich motywacji w realizowaniu projektu pod tytułem Głowa rządzi. Podcast. 1 stycznia 2020 roku w 24 odcinku podcastu zapowiadając wywiad z Oktawią Nowacką, zacząłem odliczanie dni do igrzysk olimpijskich i paraolimpijskich w Tokio. Teraz tego nie zrobię, choć znowu mógłbym uruchomić ten wirtualny olimpijski zegar. Niech życie toczy się swoim tempem. Mam nadzieję, że znajdzie swoją drogę do Tokio. Powiem tylko, że rok 2021 zaczynamy z wielkim przytupem i niemałym ciężarem, bo gościem tego jubileuszowego odcinka numer 50 jest Bartłomiej Bąk, człowiek, który całe życie dźwigał ciężary i robił to tak dobrze, że na igrzyskach w Londynie w 2012 roku wywalczył brązowy medal. Miesiąc temu okazało się, że ten medal zmienia kolor po dopingowej wpadce i dyskwalifikacji Ukraińca Ołeksija Torochtija, który w Londynie stał na najwyższym stopniu podium. A więc po Szymonie Kołeckim, Marcinie Dołędze i Anicie Włodarczyk, Bartek Bąk jest kolejnym polskim sportowcem, któremu po latach zmienia się lokata w Igrzyskach Olimpijskich. Jak to było jak to jest w perspektywie Bartka Bąka, Posłuchajcie sami. Oto w Waszych uszach głos srebrnego medalisty Igrzysk Olimpijskich z Londynu. Enjoy! To jest podcast Głowa rządzi. Jestem dzisiaj w Opolu, mieście, które ostatnio jest mi bliskie. Bywam tu często i poznaję to miasto i jego mieszkańców. I dzisiaj jestem na takim ciekawym, w takim ciekawym miejscu, w wodnej nucie w Opolu, a przede mną siedzi Bartek Bąk. Dzień dobry, Bartku. Dzień dobry, witam wszystkich. Myślę, że osobom, które słuchają podcastu, głowa rządzi, nie trzeba ciebie przedstawiać, bo jesteś medalistą Igrzysk Olimpijskich z Londynu w podnoszeniu ciężarów, ale od całkiem niedawna zmienił ci się kolor medalu. Tak, zgadza się. Na Igrzyskach trzykrotnie startowałem, tak jak powiedziałeś, w Londynie zdobyłem brązowy medal. Jak się później okazało, po ośmiu latach, w sumie to było sprzed dwóch tygodni, informacja najświeższa, bo gdzieś ta informacja się przewijała w mediach, że dostany strepny medal, ponieważ zawodnik, który wygrał, nasze próbki laboratoryjne zamrozili na kilka lat. Po czterech latach, bodajże, odmrozili. Przebadali jeszcze raz i okazało się, że zawodnik, który wygrał, wcześniej nie był złapany, a po czterech latach, mając do dyspozycji. Nowsze metody badań wykryli w jego próbkach, które oddał w Londynie, substancje zabronione. W związku z tym cała procedura ruszyła i zawodnik został zawieszony. Mhm. I to już jest definitywna decyzja o przyznaniu tobie srebrnego medalu w grudniu tego roku. Jest potwierdzona i stuprocentowa? Jest potwierdzona, jest zatwierdzona. Zawodnik, który wygra, musi oddać medal. Ja mam czas do 4 stycznia, żeby swój medal odesłać. Więc zakończona procedura, informacja oficjalna, informacja potwierdzona z Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, potwierdzona przez Polski Komitet Olimpijski, ciekawostką jest to, że jadę na swoje czwarte igrzyska, na trzech byłem jako zawodnik, a na czwarte do Tokio pojadę po prostu na ceremonię wręczenia tego medalu i okay. to jest miłe. Aha. Ja, ja, I z jakimi uczuciami to się wiąże, taka podmianka tych medali? No, szczerze powiedziawszy, no nie zmieni to wiele w moim życiu. Ja co miałem zrobić? Zrobiłem wszystko na pomoccie w Londynie. pamiętam, jak się szykowałem do tych zawodów, to był taki okres, rzadko miałem taki okres, że po prostu mogłem systematycznie ciężko pracować. Nie było żadnych takich większych problemów zdrowotnych. Chociaż podczas tej mojej kariery 19-, prawie 20-letniej, tych operacji i kontuzji było naprawdę sporo, bo sam miałem 7 operacji. Zakończyłem karierę, to jeszcze 8 operacji, musiałem 6 więc tych problemów zdrowotnych było dużo. Przed Londynem miałem taki fajny okres, że no po prostu mogłem skupić się na tym, żeby trenować, żeby nic mi nie przeszkadzało wokół. Po prostu klapki na oczach, jad, sztanga i, i łóżko do spania. Mhm. Okej. Okay. O tym na pewno jeszcze porozmawiamy, ale jako, że ta sy sy sytuacja jest nowa, bo nagrywamy w połowie grudnia, tak? I, i ten srebrny medal no jeszcze na twojej szyi nie wisi, ale już jest gdzieś tam w świadomości. Przywiązałeś się do tego krążka brązowego i będzie, będzie dziwnie mieć jednak krążek, który wygląda tak samo, ale jest innego kruszcu? Czy ja, ja, to jest bardzo ciekawy, się. Wiesz? Jeżeli chodzi o takie przywiązanie, to fajnie, bo miałem gdzieś, a jeszcze mam, zaraz muszę odesłać ten brązowy medal. To jest medal, mówię. To co ja zrobiłem, to zrobiłem na pomoście. Byłem brązowym medalistą, teraz już śmiało, można powiedzieć, że jestem wicemistrzem olimpijskim. Ale patrząc na to z drugiej strony, to wcześniej przegrałem złoty medal dwoma kilogramami, a teraz tylko kilogramem. Więc proszę sobie wyobrazić zawodnika, który dźwiga w dwuboju 410 kilogramów, a tylko kilogramem przegrał, przegrał złoty medal, teraz mogę powiedzieć. No ale taki jest sport, nie? To jest mhm. piękne w sporcie. Nikt na mnie przed igrzyskami w Londynie nie stawiał. A ja a jak głęboko wierzyłem w to, że jestem w stanie osiągać sukces. To jest coś, co sobie założyłem w wieku 13 lat, jak zaczynałem swoją przygodę z ciężarami. Ja miałem jeden jasny cel, zdobyć medal Igrzysk Olimpijskich, i wiele lat pracy, wiele lat poświęceń, wiele lat wyrzeczeń ku temu, żeby, żeby ten cel zrealizować. I przede wszystkim wiara w to, że można coś osiągnąć, wiara w to, że, że jestem w stanie zdobywać te, te, ten zdobyć ten medal, i tak też zrobiłem. To jak wygląda procedura odesłania medalu olimpijskiego? To wkładasz go do koperty, dzwonisz, <grym> dzwonisz do kuriera i on przyjeżdża i... Tak pewnie tak... będzie, tak pewnie <grym> będzie, no. Nie, tak, tak pewnie będzie. Zadzwonię po kuriera, muszę swój medal do, do Warszawy wysłać do Polskiego Komitetu Olimpijskiego e, i też miałem możliwość, jako, w jaki sposób przedstawili mi pracownicy PKO w jaki sposób mogło odebrać ten swój srebrny medal, to też jest ciekawe, bo mogę albo w Warszawie, albo w siedzibie Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego w Lozannie odebrać, albo też na jakiejś imprezie, czy na czy to Mistrzostwa Europy, czy, czy e, Mistrzostwa Świata. No Anita ta odbierała swój złoty medal po, po latach, też chyba w, w kontekście jakiejś takiej oficjalnej imprezy. Tak. E, tak to że było stulecie chyba Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Zgadza się, tak. Tak, tak jest. No. Tak. No a ja mam do wyboru jeszcze właśnie igrzyska olimpijskie, więc nie zastanawiając się mogę ze sobą zabrać jeszcze dwie osoby. Także na pewno jedną z nich to będzie moja żona Basia, która również trenowała ciężary, która miała sukcesy, miała bardzo dużo rekordów Polski, ale nawet miała też medal na mistrzostwach Europy. Zawsze chciała być na igrzyskach, nie miała takiej szansy, bo, bo nie pojechała na igrzysko, dlatego też na pewno ją zabiorę. Okej, okay, super. Ale to oznacza, że jeżeli, jeżeli swój brązowy medal musisz odesłać w styczniu, a srebrny będziesz odbierać dopiero na igrzyskach w Tokio, które trzymamy kciuki, żeby się odbyły Dokładnie. w tym nowym terminie, czyli przez te kilka miesięcy będziesz bez medalu, przynajmniej fizycznie. No, zgadza się, fizycznie będę bez medalu, ale praktycznie mogę powiedzieć, że jestem wicemistrzem olimpijskim, bo ba. w statystykach jest uwzględnione wszystko. Okej. Okay. No dobra, to powiedz mi trochę, jak często się zdarza to, że medale są odbierane zawodnikom. Przyglądałeś się tym statystykom, jak często przez, przez doping, czy przez inne nie wiem, nie, nie, nie wiem, czy przez coś innego można odebrać zawodnikowi medal po latach niż przez doping, ale czy często to się zdarza? Bo w polskim sporcie jest ta Anita Włodarczyk, która też, no, nie, mówiliśmy już o tym, że niedawno otrzymała po, po latach medal, złoty medal z Londynu. Medal, tak, tak, z Londynu. Tak, z Londynu. Um, no nie są to częste przypadki. Nie są to częste przypadki od momentu, kiedy na igrzyskach zaczęli przechowywać nasze próbki. I mrozić je, no to ma kontrola antydopingowa taki możliwość, że mogą je odmrozić w każdej chwili i przebadać jeszcze raz. Czyli to jest, i jaki to jest czas? Od kiedy to zaczęło? 10 lat. 10 lat od startu na igrzyskach. 10 albo 8 lat mają prawo zamrozić te próbki, później te próbki są po prostu gdzieś utylizowane, wyrzucane. Więc mają taki okres, żeby przebadać jeszcze raz. Teraz mówię, ten czas i te przede wszystkim nowe maszyny, nowe metody wykrywania tego dopingu, wszystko idzie tak do przodu, że to jest wszystko bardzo dobrze przemyślane, Ale co powiem? no W ciężarach zdarza się. Mamy sytuację Szymona Kołeckiego, który też chyba dwa lata temu odebrał swój złoty medal za Igrzyska w Pekinie. Mhm, Marcin Troęga, tak samo, pierwotnie był czwarty. Później po przebadaniu jeszcze raz tych próbek okazało się, że, że awansował na trzecie miejsce. Więc no, w, w ciężarach są te przypadki, może nie dużo, ale chyba najwięcej, jeżeli chodzi o medale Igrzysk Olimpijskich. Mhm, mh. e, to powiedz mi jeszcze od których igrzysk mrożą te próbki B? To Dokładnie jest... ci nie powiem, ale wiem, że na pewno już od Pekinu, nie wiem, czy też wcześniej, wcześniej w 2004 roku też mrozili, ale od Pekinu już na pewno próbki zostały przechowywane. Okej, okay. czyli można powiedzieć, że jeżeli, jeżeli po 8 latach nic nie znajdą to zawodnik, który zdobywa medal Igrzysk Olimpijskich może odetchnąć z ulgą i już nic e, się, się tam nie może wydarzyć, bo próbka jest utylizowana. Czy tak ta procedura no, wygląda? Nie do końca czy? Nie, nie, nie. powiem w ten sposób, bo są zawodnicy, tak jak ja, czy inni polscy medaliści, którzy sobie spokojnie żyli, i, 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 i tak jak powiedziałeś, że po 8 lat mogą odetchnąć. Ja na przykład nie czułem żadnej presji w związku z tym, że u mnie wykryją doping, bo doskonale wiem, w jaki sposób ja się przygotowałem do tych zawodów. A to, że ktoś inny gdzieś oszukiwał, no to już jest inna sprawa. Jak widać, jest gdzieś ta sprawiedliwość po latach, że, że mogą odmrozić te próbki i przebadać jeszcze raz, bo wyobraźcie sobie sytuację, gdzie. Jeden zawodnik ciężko pracuje, ciężko trenuje, oczywiście bierze suplementację, te dozwolone odżywki i na tym trenuje, a drugi gdzieś się chowa, nie chodzi na kontrolę, po czym wyskakuje przed igrzyskami, robi jakiś wynik taki w ogóle, którego nigdy wcześniej nie robił. I się okazuje po lata, że to sprawiedliwość istnieje, bo mówię, no nie ma, nie ma drogi na skróty w ciężarach. Zresztą w każdym sporcie trzeba bardzo dużo włożyć, bardzo dużo by, by, trenować, żeby osiągać wyniki, a takie używanie gdzieś tam dopingu, to jest czysta droga na skróty. Mhm. Okej, okay. to powiedz mi, dlaczego, dlaczego tego dopingu w ciężarach jednak no. jest najwięcej? Nie słyszy się o piłkarzach, którzy biorą substancje niedozwolone, czy no w ogóle zawodnikach sportów zespołowych. Czemu akurat ciężary? może nie, że jest najwięcej, no jest dużo tego, przynajmniej kiedyś było, teraz już jest tego coraz mniej. Mówię, to jest sport indywidualny. Jak można wytrenować siłę? Albo systematycznie e, trenując mozolnie dzień po dniu, dwa razy dziennie, trzy razy dziennie. Miałem takie okresy, że nawet trzy razy dziennie trenowałem. Albo po prostu zależyć jakieś substancje, substancji, które ci dają tą siłę, nie? Mhm. Dlatego też mówię, no jest dużo takich, może nie dużo, ale kilku takich ryzykantów, że zawsze gdzieś będą chcieli e, iść na skróty na szczęście. My mamy e, w Polsce bardzo dobrze działającą tą kontrolę antydopingową, która Kontroluje nas chyba najlepiej, ja mogę świadomie powiedzieć, że najlepiej na świecie, bo, bo jakby wszystkie kraje równie dobrze zawodnicy byli kontrolowani, tak jak nasi, no to byśmy tych medali pewnie mieli więcej. Okej. Okay. Tutaj też myślę ukłon właśnie w stronę Polskiej Agencji Antydopingowej, bo też pracując z kadrami narodowymi w wielu dyscyplinach, widziałem różnego typu akcje edukacyjne dla, dla zawodników, i trenerów, sztabu, Właśnie w kontekście tych substancji, które mogą być, no, może niekoniecznie niedozwolone, ale nawet już ze znakiem zapytania, czy są dozwolone. Zgadza się, zgadza się, bo przede wszystkim musimy zwrócić uwagę, że jest bardzo dużo tych młodych zawodników, którzy trenują, i oni nawet może nieświadomie nie wiedzą, czy w jakiejś odżywce, którą można kupić w sklepie, jest zabroniona substancja. Oni tego nie wiedzą, więc takie zajęcia edukacyjne jak najbardziej są potrzebne. Po to, żeby otwierać właśnie tym młodym ludziom, pogląd taki, że, że, że wiedzą, że muszą na prawdę uważać na wszystko. Jak my by dostawaliśmy jakieś odżywki, gdzieś tam kupione na internecie, ktoś sobie zamawiał, to już gdzieś lampka się zapalała, że Prz, przepraszam, ale ja najpierw muszę to sprawdzić, czy to jest dobre, czy tam nie ma żadnej podejrzanej substancji, bo zdarzały się sytuacje takie, że zawodnik brał jakąś tam odżywkę, a później się okazało, że poszedł na kontroli i, i coś tam wykryte, mhm. zostało wykryte i musiał się później grubo tłumaczyć. No jasne. I z tego, co kojarzę, to yy, na stronie Polskiej Agencji Antydopingowej są takie możliwości, gdzie yy, dzięki którym można po prostu sprawdzić legalność danej, się, danej odżywki czy suplementu. Można tam jest z... chyba infolinia i, i, i adres mailowy na który można takie zapytanie skierować. Oczywiście, oczywiście, to jest bardzo przydatne, na pewno wielu zawodników z tego korzysta, bo no bo mówię zjesz odżywkę nieświadomie, nawet nie wiedząc, że coś jest, jedziesz na zawody i może się zawalić, twoja cała kariera, bo możesz zostać dyskwalifikowany, przez to, że zjadłeś jakąś tam odżywkę którą kupiłeś sobie w sklepie. Mhm. Więc to jest bardzo potrzebne. Gość, który został zdyskwalifikowany po wielu latach, któremu zabrano złoty medal, tak? tak. W tej kategorii 105 kg kilogram, z Londynu. To był twój rywal, to oczywiste. A czy to był też jakiś znajomy, przyjaciel, można tak powiedzieć? Znałeś gościa? To znaczy, ja z nim startowałem. Ja z nim startowałem wielokrotnie, no to był zawodnik na podobnym poziomie, jak ja, może nawet troszeczkę słabszy, bo nie wiem, czy on wcześniej gdzieś tam wygrał ze mną, prawdopodobnie nie, ale gdzieś tam taka rywalizacja była. No, później przed igrzyskami pamiętam sytuację, że my ciężko trenujemy na obozach, cały czas jesteśmy poddawani kontroli antydopingowej, a właśnie w mediach społecznościowych wrzucił filmik, jak podejrzeć 240 kg podrzuca. No to jest 20 kg na przykład więcej niż miał wcześniej życiówkę. No więc to jest kosmos, jak zawodnik gdzieś znika, a po czym wraca po czterech, trzech miesiącach i nagle gdzieś tam widać filmik, że podrzuca 20 kg więcej. Po czym jedzie na igrzyska, widać, że już jest słabszy, już nie podrzuca tego, co już nie robi takiego wyniku, jak gdzieś tam na treningu w piwnicy, tylko po prostu widać, że jest słabszy, ale pomimo tego był w stanie wygrać Igrzyska olimpijskie. to był Weksi Torohti, tak, tak jeśli, dobrze, jeśli dobrze sprawdziłem przed chwilą, i mieliście jakiś kontakt po igrzyskach, czy w ogóle w trakcie tego, tej procedury weryfikacyjnej? Nie, czy... nie, nie, my zawodnicy spotykaliśmy się tylko i wyłącznie na starcie. Ewentualnie okay. gdzieś tam po starcie kilka zdań zamienić, no ale jakichś takich większych relacji nie miałem z tym człowiekiem. Okej. Okay. No to kumam. To zmieńmy trochę biegi tej rozmowy i zastanawiam się nad tym, jakbyś zdefiniował mentalne wymagania twojej dyscypliny, której oh, już nie uprawiasz, ale no, uprawiałeś prawie 20 lat. Jest. Bardzo ciężką dyscypliną. Nie też są przeciążenia, ogromne przeciążenia fizyczne, bo organizm jest wyeksploatowany, że, że tak powiem, no, na każdym, może nie na każdym treningu. Ale tak w tygodniu na 3-4 treningach trzeba z ciebie dawać naprawdę maksymalne skupienie, maksymalne obciążenia. No i w związku z czym jest duże duże obciążenia na stawy na mięśnie, więc to zmęczenie takie fizyczne na pewno dawało się we znaki bardzo. No a poza tym też w psychice zawodnika się działo to, że. Pomimo tego, że jest ciężko, że jesteś zmęczony, musisz wstać rano i zrobić kolejny trening, więc mhm. te obciążenia naprawdę bardzo duże. Zawodnik bardzo często chciał też więcej dźwigać, niż mu organizm pozwalał. Mhm. Ja przynajmniej tak miałem, że się dziś nastawiałem na jakieś takie duże dźwiganie, Niestety organizm odmawiał posłuszeństwa, no i z tego też brały się kontuzje. A jak znaleźć tą granicę? Bo to, to już jest, to, to jest temat, który się pojawiał w podcaście wcześniej, choćby w podcaście z biatlonistką Weroniką Nowakowską. Rozmawialiśmy o tym, jak, jak znaleźć tę granicę, gdzie, gdzie ty już nie szukasz w sobie wymówek, ale po prostu słuchasz swojego ciała. Wiesz, o to, wiesz, 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 do czego zmierzam? Tutaj? No rozumiem, rozumiem. W ciężarach, mówię, żeby tam na takim wysokim poziomie, na tym moim maksymalnym poziomie, bliskim rekordów życiowych, żeby dołożyć jeden kilogram, dwa kg, 3 kg, to bardzo często trzeba było kilka tygodni pracować. Mhm. Jeżeli coś by zostało zaburzone w tych przeciągu tych kilku kilogramów, kilku tygodni, to znowu wracało się trzy kroki w tył. Więc. To było takie balansowanie na, 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 na zasadzie takiej, jak będzie płynny trening taki przez kilka fajnych tygodni, to ja wiem i jestem przekonany o tym, że to musi zaowocować, i mój organizm prędzej czy później będzie przygotowany do tego, żeby pobijać te granice swojej, swojej możliwości, swojej wytrzymałości, bo będę na tyle wytrenowany, żeby iść do przodu po prostu. Okay. Czyli dzięki odpowiedniemu treningowi, dzięki odpowiedniemu procesowi treningowemu. Budowałeś pewność siebie ku temu, że, że dźwigniesz to, do czego oczywiście. się przygotowywałeś. No oczywiście, najpierw człowiek sobie gdzieś tam na początku sezonu wyznaczał jakiś cel, ile w tym sezonie na przykład mógłbym dźwignąć, ile chciałbym dźwignąć, i, i wiadomo, zawsze chodziło o poprawę rekordów życiowych. To było co roku to samo. W tym roku, kurde, muszę zrobić tyle i tyle fajnie by było, jakbym coś dołożył do, do tego wyniku. I to nie były skoki 10-15 kg w ciągu roku, no bo w taki sposób, żeby tyle się poprawić, to musiałbym naprawdę stosować jakiś doping, ale 2-3 kg, 4 kg. I mówię, przez mozolne miesiące ciężkiej pracy, musiałem robić wszystko, żeby gdzieś tam pomału do tego wyniku dokładać. Okej, okay. ale oprócz tego, że dokładałeś do swoich rekordów życiowych, to z tego co sprawdzałem, zmieniłeś też kategorię wagową na wyższą, bo w Pekinie startowałeś w 94 kg, a w Londynie już w 105, i w tych 105 zdobywałeś medal. Czy to był. To, to była zamierzona y, zmiana kategorii wagowej, czy. Y, poniekąd wymuszona. Wymuszona. <laughs> poniekąd <laughs> wymuszona. Ja, startując w kategorii do 94 kg, e, często musiałem zbijać, redukować wagę przed startem. E, wiadomo, jak zawodnik na treningu waży te 3-4 kg więcej niż na zawodach. To na zawodach ja przeważnie tak miałem, że jak zbijałem te 4 kg, to automatycznie siła spadała, i, i, i stąd też brały się kontuzje. Miałem wielkie problemy z kolanami, pięć operacji na kolana. Prawdopodobnie też przez to, że męczyłem w ten sposób swój organizm, takim zbijaniem wagi. Może nie było to często, ale tak było. Mój organizm reagował w ten sposób, że, że przeważnie było kończyło to się kontuzją. Na igrzyskach w Pekinie. No marzenie każdego zawodnika. Pierwsze moje igrzyska, pojechałem na igrzyska, też byłem, wcześniej miałem operację, jak już na początku roku, igrzyska były później, zdążyłem dojść do formy, mhm. do takich swoich wyników, które już dźwigałem, załapałem się na te igrzyska, pojechałem, no oczywiście z myślą taką, że jak najlepszy wynik, jak najlepsze miejsce, żeby ładnie wszystko zaliczać podejście i wyobraźcie sobie sytuację, gdzie robię ostatni taki ciężki trening, trzy dni przed startem, 210 musiałem podrzucić, bo tyle chciałem zaczynać na zawodach. Później były dwa dni przerwy, no i schylam się do tych 210 kg i robię zarzut, i kolano nie wytrzymało. Trzy dni przed startem. Pękło. No, bo kotka, pękła. Pomimo tego, że miałem pękniętą łąkotkę, jeszcze wyszedłem. Oczywiście nie poddałem się, wystartowałem. Rwanie jeszcze zaliczyłem, chociaż jedno podejście, prawda, tak, jedno podejście wyrwałem. W podrzucie zarzuciłem trzy razy sztangę, no ale już nie było. Z czego wstać, bo kulano mi nie, nie, nie w pełni działało, więc nie zostałem sklasyfikowany w dwuboju. No i wróciłem od razu na stół operacyjny. No i taka myśl zawodnika, który przez wiele lat trenuje po to, żeby jechać na Igrzyska Olimpijskie, e, trenuje, poświęca wiele lat swojego życia, żeby wystartować jak najlepiej, ale niestety nie mógł, bo doznał kontuzji przed, e, przed startem najważniejszym startem w życiu. I później. Takie myśli też już miałem. Czy po prostu jest sens, żeby trenować, czy jest sens, żeby to w ogóle kontynuować, czy dać sobie spokój, znaleźć sobie jakąś normalną, przyzwoitą pracę i w tym kierunku się rozwijać no ale nie no, postanowiłem, że jednak nie, no tak nie mogę skończyć, bo, bo igrzyska są już, za, tylko za 4 lata, nie, bo sportowcy <laughs> mają to do siebie, że liczą ten cykl e, od igrzysk do igrzysk nie? Tak i jest. znowu kurczę e, zawrzeć się w sobie, znaleźć tą motywację, znaleźć tą siłę w sobie żeby te 4 lata e, przetrenować żeby po prostu być mocniejszym na kolejnych igrzyskach i wtedy postanowiłem, że zmieniam kategorię wagową przy tyłem e, no lepiej mi się startowało bo już e, nie musiałem zbijać tej wagi przed zawodami, więc, więc mój organizm był w pełni gotowy do, do startu. Oczywiście parę miesięcy musiało minąć, odkąd zmieniłem tę kategorię wagową, bo to nie jest tak łatwo przytyć nagle 5 czy 10, 10 kg. No ale nabrałem mięśni, zrobiłem bardzo dużo innych ćwiczeń, które były mi potrzebne, no, z myślą taką, że będę gotowy za te 4 lata zmienić coś i będę gotowy o walkę na medal i tak też zrobiłem. Okay. A powiedz mi, co było największym źródłem motywacji do tego, żeby jednak wrócić w tym kolejnym cyklu do startów na tym najwyższym światowym poziomie? No cel, który sobie założyłem w wieku 13 lat. No ja sobie założyłem, że zdobędę medali igrzysk olimpijskich. No i pomimo tych wszystkich operacji, pomimo tych wszystkich kontuzji, no nigdy się nie poddałem, bo zawsze wierzyłem, że jestem w stanie to zrobić. No jak oglądałem igrzyska, mówię, kurde, no zawodnicy zdobywają te medale, nie? dlaczego ja tak bym, tak bym, nie miałbym tego zrobić? No, wiedziałem, że wszystko jest w mojej głowie, wszystko jest w mojej psychice, że, że po prostu jestem w stanie to zrobić i przede wszystkim bardzo ciężko na, na to pracowałem. Gdybyś został w kategorii 9-4, zdobyłbyś medal igrzysk olimpijskich w Londynie? Nie, prawdopodobnie bym szybciej zakończył karierę, bo no bo, bo Mój organizm był po prostu za słaby na tą kategorię. Chciałem dźwigać więcej, ale miałem słabe stawy, słabsze mięśnie, mniej tych mięśni przede wszystkim było. Zapewne skończyłoby to się jakąś kontuzją i wcześniej musiał skończyć karierę. Okej, okay. czyli ta decyzja była po części wymuszona przez tę kontuzję, której doznałeś na igrzyskach w Pekinie, ale ona była, nie wiem, forsowana przez któregoś z trenerów, lekarzy, czy sam do tego doszedłeś jako młody zawodnik. To znaczy to było wspólne chyba taka decyzja razem z trenerem, że trener też widział, że się męczyłem w tej kategorii do 94 i to było męczące, musiałem zbijać gdzieś tam i te starty mi nie wychodziły, pomimo tego, że dźwigałem gdzieś więcej na treningach, ważąc więcej, później zbijałem, redukowałem wagę i start był słaby, Nie byłem dobrze przygotowany, ale nie mogłem tego pokazać na pomoście. Więc postanowiliśmy, że zmieniam kategorię, e, trenuję w kategorii wyższej i to się opłaciło, bo mówię, ten okres przed Londynem to był akurat taki chyba najlepszy e, w mojej karierze, że Mogę sobie spokojnie trenować, nie myśląc o tym, że mnie gdzieś tam boli kolano, że mnie boli coś innego, tylko po prostu mogłem ciężko trenować. Y I wchodząc w te igrzyska w Londynie, nie byłeś tam faworytem. W, w ogóle do, do medalu, tak, tak, tak ja to pamiętam przynajmniej jako, jako kibic, który śledzi igrzyska olimpijskie od dawna, dawna. Tam w tej kategorii wagowej faworytem był Marcin Dołęga. No, zgadza się, zgadza się. Marcin, e, zawodnik dwukrotnie świata, trzykrotnie świata. E, zawodnik, który dużo więcej ode mnie dźwigał, który miał dużo większe rekordy życiowe. E, no ale mnie to, nie, mnie to w jakiś sposób nie odstraszyło. Ja po prostu wiedziałem, że jak ja dobrze wystartuję, to jestem w stanie e, zdobyć medali igrzysk olimpijskich. I tak też zrobiłem. Nie patrzyłem na to, że ten był więcej dźwigał wcześniej na przykład. Wiedziałem, że są zawody jest z 10 najlepszych zawodników na świecie, którzy się e, przygotowali na Igrzyska Olimpijskie. No i każdy ma szansę i każdy ma szansę. Mi się wysypał, bo nie zaliczył rwania. Chociaż był też mocny wtedy przed zawodami, a ja zrobiłem to co do mnie należało. Mm -hmm. No i teraz, właśnie wracając do, do tej sytuacji Marcina, tak i, i mentalnych aspektów podnoszenia ciężarów, no myślę, że jednym z takich właśnie elementów tutaj, z którymi trzeba sobie poradzić, to to, co zrobić, jak spadnie na przykład pierwsze podejście. No dokładnie, dokładnie już takie nastawienie. Jest też presja duża, to pierwsze podejście z reguły są naj, naj, może nie najcięższe, ale niektórzy zależą też od zawodnika, jak to do tego podchodzi. Jak dobrze rozpoczniesz konkurs, to wiadomo, że wszystko dobrze. Ja miałem sytuację taką na Mistrzostwach Europy w 2015, które wygrywałem, też zaczynam rywanie, pierwsze podejście leci. Trener oczywiście już tutaj jakaś widzę, biega coś troszeczkę e, paniki. Ja usiadłem na krzesło i powiedziałem sobie: e, Kurczę, ja nie przyjechałem tutaj po to, żeby palić podejścia. No dokładnie. <laughs> tak sobie, ja, tak w sobie, głowie, sobie powiedziałem, czy tak sobie powiedziałem w głowie, przeklnąłem nawet. Wyszedłem na drugie podejście, zaliczyłem drugie, zaliczyłem trzecie podejście, i w podróży zaliczyłem wszystkie trzy trzy podejścia i wygrałem siósta Europy. Okej. Okay. Czyli też można wygrywać, jak spada pierwsze podejście. <grym> oczywiście, że tak, oczywiście, że tak. No mówię, ciężary, jest, to jest taka specyficzna dyscyplina, że gdzieś tam przed startem zawodnik sobie układa, jak będzie zaczynał, ile pójdzie w drugim podejściu, ile w trzecim podejściu, a jak źle się zaczyna, no to wszystko się sypie. No I wtedy Aha. głęboki wdech na. na, na Najważniejsze jest to, żeby nie, nie zacząć panikować, po prostu tylko wierzyć w to, o kurde, dobra, nie zaliczyłem pierwszego podejścia, coś się nie, nie wyszło mi, po prostu zdarza się, mały błąd techniczny, pójdę, poprawię ze spokojną głową, ze schłodną głową, nie, iść i zaliczać kolejne podejścia. A w swojej karierze zawsze byłeś sam zidentyfikować ten błąd, czy by, by były wśród e, twoich e, sztabowców osoby, które ten błąd... Były w stanie wyłapać i wiesz, podać Ci na tacy, powiedz, powiedzieć Bartek, słuchaj, pilnuj nie wiem, tego elementu w, w tym drugim podejściu, mm. będzie dobrze. No tak naprawdę, zawodnicy na takim poziomie wysokim, i światowym, doskonale wiedzą, co wyszło nie tak z podejściem. Trener może stać z boku, trener może tego nie zauważyć, trener może zauważyć coś innego, a zawodnik wie, gdzie popełni błąd. W ciężarach jest taka sytuacja, że od samego zabrania sztangi z pomostu, przykładowo, jak Ci gdzieś odejdzie do przodu, milimetr, dwa milimetry, to już jest, nie ma praktycznie momentu, żeby to skorygować. Mhm. Jeżeli zawodnik jest dobrze technicznie wykształcony, to sobie z tym poradzi. Jeżeli dźwiga typowo siłowo, no to już może być problem. Ja zawsze e, nie byłem może takim bardzo siłowym zawodnikiem. Ale nadrabiałem technikom. Dla mnie mm -hmm. technika po prostu powodowała to, że ja ogrywałem zawodników, którzy byli bardzo silni, silniejsi ode mnie, którzy wstawali w przysiadach przykładowo 300 kg, pociągali 300 kg. Ja tego nigdy nie robiłem, e, takich ciężarów aż. Ale jeżeli chodzi o, o dwubój, to ja zawsze tą techniką nadrabiałem i tą technikę, zwłaszcza w rwaniu, miałem ponowaną no, prawie do perfekcji, chociaż wszyscy chwalili bardzo ładnie rwę. E, trener, z którym współpracowałem przez wiele lat, e, było odmiennego zdania. <laughs> Był odmiennego zdania. zdarzały się sytuacje takie, że ja po prostu się kłóciłem z trenerem. Trener chciał, żebym ja inaczej dźwigał, ja po prostu czułem, że, że ta technika jest do mnie dopasowana w taki sposób, że, że, że muszę ją wykorzystać najlepiej jak potrafię. A te, te, takim sposobem, jak trener mi mówi, to nie byłem w stanie, nie czułem tej sztangi na tyle, żeby, żeby mieć taką pewność tego, że, że jestem w stanie dźwigać duże ciężary. Okej. Okay. To jest bardzo ciekawe, co mówisz, bo w psychologii sportu bardzo często mówimy o tym, że te najlepsze starty zdarzają się wtedy, kiedy jesteś w pełni skupiony na chwili obecnej na procesie wykonania, a nie na wyniku, który chcesz osiągnąć. No, no i to szczególnie jest prawdziwe dla takich dyscyplin sportu, jak podnoszenie ciężarów, bo rywalizacja jest pośrednia. No zgadza się, zgadza się. Celem twojego przeciwnika nie jest wytrącenie Ciebie z równowagi. Ty jesteś na pomoście ze sztangą sam. Dokładnie. Klapki I, na oczach. I, i, <laughs> I to, co przeciwnicy zrobią, potem nie, nie, nie musi wpływać na to, jak ty będziesz dźwigać, bo ty, ty jesteś przygotowany na swoje kilogramy, ale jak. Się od tego realnie odciąć. Bo tutaj teoretycznie możemy to powiedzieć, ale często zawodnicy no nie potrafią w, te, w taki mindset wpaść, że klapki na oczach, że dwa równe skoki, jak mówił Adam Małysz, tak? tylko właśnie porównują się do tego, co, co, co dźwignął przeciwnik, czy jak skoczył przeciwnik, i, i to często ich gubi. Dokładnie. Jakieś tipy. Czyżara jest tak samo jest chyba w każdym sporcie, ja pamiętam, jeszcze jak byłem młodszym zawodnikiem, jak gdzieś nie koncentrowałem się na sobie na przykład w pełni, tylko gdzieś się rozkojarzałem na innych zawodnikach, którzy gdzieś się rozgrzewali, i gdzieś z tyłu głowy, o kurde, ten mocny jest. Ten tak dźwiga, ten tyle zaczyna, ten tyle zaczyna, ten będzie groźny, ten będzie groźny i mi to nigdy nie wychodziło na dobre. W mm -hmm. momencie, kiedy zacząłem się skupiać na sobie, zobaczyłem tablicę, na przykład wiedziałem, ile wam, podejść spokojnie, ja jestem sztanga, ja jestem na tyle przygotowany, wiem, na co mi stać. Ja zrobię swoje. Jak wiem, że dobrze wystartuję, to wiem, że będzie dobre miejsce. Jeżeli bym się gdzieś tam rozkojarzył, patrzył po tych wszystkich innych zawodnikach, którzy niektórzy też chodzą, krzyczą, różne sytuacje się na rozgrzewce zdarzają. Przede wszystkim skupienie na samym sobie, na tym, co zawodnik dany robił przez wiele lat na treningach, na tym, w jaki sposób jest przygotowany, skupić się, a jak wychodzisz na pomost, to tak jak powiedziałeś, jesteś ty i sztanga. Mhm. Ja, wyobraźcie sobie, było parę tysięcy ludzi w Londynie na moim starcie, a ja dopiero ich zobaczyłem stojąc na podium. Zobaczyłem ich stojąc na podium, bo ja byłem na tyle skupiony, że ja po prostu rozgrzewka. Wychodzę, tu są schodki, tu jest sztanga, tutaj muszę sobie posmarować ręce. Wychodziłem, robiłem swoją robotę i sędziów jeszcze widziałem z przodu. I oczywiście lampkę, która się zapala po udanym podejściu, ale zobaczyłem ile jest tam ludzi w momencie, kiedy stałem na podium. Okej. Okay. Czyli bodziec wzrokowy był wyłączony, wyłączony, byłeś tak mocno skoncentrowany na swoich zadaniach, na sztandze, na, na tym, co masz do zrobienia. No ale nie wierzę, że nie słyszałeś tych ludzi. Słyszałem, 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 oczywiście słyszałem. E, na prezentacji, jak wychodziłem, bo zawsze przed startem mamy prezentację. Najgłośniej słyszałem mojego brata, który tam był. Jak usłyszałem <laughs> mojego brata, mówiłem, aha, dobra, jesteśmy w domu, robimy swoje. Nie? <laughs> to było fajne. Brat też dźwigał? Dźwigał, kiedyś dźwigał. Wiedział, tak, dźwigał tak. ciężary, brat 4 lata starszy ode mnie. No tylko on tak sobie chodził, trenował raz, dwa, trzy razy w tygodniu, a jak zobaczyłem, że to mi się podoba, no to szkoła, po szkole coś zjeść, lekcje szybko, no i na trening. Idziemy w dzień trening, nie? Mhm. To już nie było tak, jak brat, że sobie raz przyszedł, raz nie przyszedł, tylko ja po prostu od samego początku, jak się za coś brałem, to robiłem tutaj lepiej, jak potrafię, jak są treningi 5-6 razy w tygodniu, to ja musiałem być 5-6 razy w tygodniu. Okej, okay. dobra, no czyli mówimy o tym, że właśnie trzeba się skupić na sobie, e, maksymalnie zawężyć uwagę do zadania, które przed, przed nami stoi. Ale zastanawiam się, bo za kulisami często to kamery też pokazują, co tam się dzieje. Tam są pomosty rozgrzewkowe, tak? Tam chodzą trenerzy gdzieś tam i szachują tymi, tymi tabliczkami, kto ile będzie dźwigać. Zastanawiam się, czy jest też jakaś, jakaś interakcja między zawodnikami. Wiesz, w NBA jest trash talking, że tam próbują sobie zawodnicy wejść na psychikę. Czy ciężarowcy też mają coś takiego? Nie, taki raczej nie, raczej nie. Nie. zdarzały się przypadki jakieś takie może gdzieś tam ktoś chodzi, krzyczy, wrzeszczy po to, żeby kogoś rozproszyć no ale ogólnie tak jak startuje 10 zawodników, każdy ma swój pomost każdy musi się rozgrzać i każdy musi wyjść i pokazać co potrenował, jest tablica tam gdzie jest w ogóle walka trenerów ale też, bo tam się zmienia podejście i ustala się kolejne e, ciężary, na które chce się zawodnik chce atakować, więc tam często trenerzy chodzą, biegają, a ten zmienił, a ten to, a ten tamto, co robimy, co robimy, nie? Ja miałem sytuację fajną taką właśnie z trenerami, że to nie było tak, że trener idzie i mówi, nie, nie zapisuje na tablicy, ile ja mam podejść, tylko wszystko było przeważnie konsultowane ze mną, e, więc na przykład, jeżeli była gdzieś jakaś obsu obsunę obsunęło się 2, 4 podejścia, to z automatu ja mam te 3, 4 minuty dłużej do swojego pierwszego podejścia. Taka sytuacja już mogła delikatnie wyprowadzić mnie z tego e, takiego rozgrzewkowego e, trybu, że wiedziałem, że jestem rozgrzany, bo, bo jak zawodnik się rozgrzewa, podchodzi, chwilę odpoczywa, podchodzi i tak samo z ostatniego podejścia na rozgrzewce idzie do pierwszego podejścia na pomoście. Więc ten czas między tymi podejściami czasami jak był zachwiany, to robiło się delikatnie nerwowo, ale mm -hmm. przede wszystkim na spokojnie, bez stresu, skupić się na tym jednak, wierzyć w to, że jest się dobrze przygotowanym i zrobi Robić to, co do e, zawodnika należy. Można powiedzieć, że to zapisywanie tych ciężarów na tablicy to taki element taktyczny w ciężarach? Czy to za tak, dużo powiedziane? Tak, oczywiście, że tak, no bo e, zawodnik może sobie ustalić jakieś podejścia przed konkursem, a konkurs weryfikuje wszystko. Ten idzie tyle, jeden zawodnik na przykład wyrwał mniej, e, idzie więcej w podrzucie albo odwrotnie, podrzucił e, w podrzucie jakiś ciężar, to wiemy, żeby go pokonać, musi mieć na przykład tyle, nie? i to jest taka rozgrywka. Mm -hmm, no. mm -hmm. Okej, okay. no dobra, powiedz mi w takim dobrym filmie dokumentalnym, który też chyba już w podcaście polecałem, 110%, tam też jesteś jednym z zawodników, który jest bohaterem tego filmu, i tam porównujesz trening do pracy. Dokładnie. A zawody do wojny. <grymne> dokładnie tak było, nie no tak było. Możesz to trochę rozwinąć, dlaczego tak sobie to poukładałeś w, w głowie, że trening to praca, a zawody to wojna. No dokładnie. Do, Praca, to no wiadomo, zwodnik e, wykonuje swoją pracę na treningu. Nie? Niektórzy chodzą, mają normalne prace, przepraszam, że powiem, normalne. E, no, a to, że ja trenowałem, ja to traktowałem jako moja praca, jako coś, co, za co otrzymywałem wynagrodzenie e, a, i wiedziałem, że muszę dobrze wykonywać swoją pracę, to wtedy zostało dobre wynagrodzenie. E, zawody do wojny, no oczywiście, tam to już nie ma, zbiły się, było 10 rywali i, i każdy był twoim wrogiem, z którym ty musiałeś rywalizować, ale nie nie, że bić się gdzieś tam na rozrzewce, tylko po prostu walka rozgrywała się na pomoście. Każdy miał sztangę i każdy mógł wyjść i pokazać, w jaki sposób jest wytrenowany. Mhm, mhm. Jasne. A jak zawodnik podnoszenia ciężarów może traktować podnoszenie ciężarów jako pracę? Bo, bo to mnie też ciekawi, wiadomo, że, że no nie wiem, zawodnicy sportów zespołowych w tych najwyższych ligach, no rzeczywiście mogą powiedzieć, że są zawodowcami, dostają za to. Pensje. I to tak. całkiem dobrą w większości no. przypadków, przynajmniej jeżeli chodzi o te najwyższe ligi, ale w takich dyscyplinach niszowych, które, o których no mówi się najczęściej przede wszystkim w, w kontekście samych Igrzysk Olimpijskich. Jak taki zawodnik może się utrzymać z podnoszenia ciężarów, taki jak ty? Jak ty to robiłeś? Ogólnie w sportach tych niszowych wygląda sytuacja w taki sposób, że jeżeli chce się gdzieś tam zarabiać na tym... No to przede wszystkim co roku trzeba powtarzać swoje wyniki. Co roku trzeba startować na mistrzostwach Europy albo na mistrzostwach świata, żeby sobie wywalczyć jakieś stypendium. Jak jest sytuacja taka tego typu, że zawodnik dostaje kontuzji. Ja miałem taką fajną sytuację w 2014 roku, gdzie na igrzyskach zdobyłem medal w 12 na Mistrzostwach Świata w 2013, w 2014 rok przychodzi, jest marzec, kwiecień, mam kontuzję operacji nadgarstka, nie startuję na Mistrzostwach Europy, to nic, po czym wracam, są Mistrzostwa Świata w październiku i proszę sobie wyobrazić, że dwa tygodnie przed startem bąk doznaje kontuzji, zerwanie, naderwanie mięśnia, no i na zawody nie jadę. No i mhm. jest rok 2015, styczeń, po czym ja się dowiaduję, że Ministerstwo Sportu z racji tego, że ja nie startowałem w zeszłym roku, no to nie przysługuje mi stypendium, chociaż mogli mi gdzieś tam przedłużyć przykładowo do Mistrzostw Europy, nie? Mhm. No i tak to właśnie wygląda, że jak rok zawodnika nie ma, no to tak naprawdę nie ma z czego żyć, bo kluby też nie mają pieniędzy, żeby takiego seniora utrzymywać. No, ale ja sobie postanowiłem w 15. Ochowem i nie chcecie płacić stypendium. No to dobrze, no to. Wszyscy już były. Bąk się skończy, bąk ma kontuzję, już jest po bąku, a bąk w 2015 roku jedzie i pokazuje nam, już Ostach Europy wygrywa. Po czym panowie z Ministerstwa przychodzą z gratulacjami, nie? To, Tak to wyglądało. Przyjęte były, gratulacje ja mówię, teraz. No za swoje się szykowałem do zawodów. Nie? Okay. Czyli jakby ta, ta furtka stypendialna jest jedną, jedną z możliwości. Są też te stypendia Team 100, z których korzystało wielu zawodników, szczególnie tych młodych zawodników na dorobku. Czy jakby taki, nie wiem, sponsoring, macie coś takiego w ciężarach, że, że są firmy, które chcą wspierać zawodników, którzy dźwigają duże kilogramy? zdarzają się. Ja miałem swego czasu jakiś tam sponsoring z jedną czy z drugą firmą, ale no, ciężary są specyficzną dyscypliną też z racji tego, że albo się mówi jak są medale, albo się mówi jak są wpadki dopingowe. Bardzo wiele firm też nie chce współpracować z takimi, z taką dyscypliną, no bo... Wizerunkowo ryzykowne. Wizerunkowo, dokładnie. Mhm. Ryzykowne i też no mówię, nie chcą współpracować z taką firmą, wolą coś innego, jakiś marketing wino wi wi z na przykład wejść. No co, no ciężary jak ciężary, no ale pomimo tego, że jest to taki fajny sport, kibice lubią to oglądać, bo jednak zmaganie człowieka z jakimś tam ciężarem, nie? A czemu mówisz jako praca? No bo kurczę, idzie zawodnik, przerzuca żelastwo, nie? Przerzuca ileś tam set ton, no to jednak trochę ciężka praca jest. No na pewno fizyczna. No, no dokładnie, fizyczna. dokładnie. Dokładnie. I no trzeba, trzeba do niej mieć... Mięśnie i głowę też na karku, bo, bo to ona jednak planuje i, i dzięki niej możesz no być pewny tego, że dźwigniesz to, co sobie zakładałeś. No oczywiście. Ja od zawsze powtarzałem, że sukces rodzi się w głowie. Jeżeli zawodnik nie ma w głowie dobrze poukładane, to może trenować nie wiadomo jak, nie wiadomo ile i tak nigdy nie osiągnie sukcesu. Jeżeli sobie dobrze poukłada w głowie, jest nastawiony na ten sukces, przede wszystkim wierzy w to, że jest w stanie osiągać sukcesy, to prędzej czy później te sukcesy przejdą i, i tego się trzeba trzymać. Ja znam wielu zawodników, którzy byli fizycznie bardzo silni, ale gdzieś tam przychodziły zawody i po prostu nie było ich. Nie istnieli, mhm. bo po prostu co z tego, że byli mocni, że byli silni, jak szli na zawody, gdzieś tam rozkojarzyli i po prostu robili nie to, co powinni. Mieli mm -hmm. inne nastawienie psychiczne, gdzieś tam jakaś pomoc psychologiczna, psychologiczna, jakby się w pewnym momencie pojawiła. To na pewno z takich zawodników można było jeszcze więcej wyciągnąć. Mm -hmm. To ja jeszcze podsumowując ten, ten wątek pracy: jest, jest taka strona Nasi PL, stworzona przez Alet Husz z Wrocławia, też Olimpijkę. Pływaczkę naszą, e, która była gościem podcastu Głowa rządzi w odcinku bodajże 16, e, i, i Ala opowiadała właśnie o tym, jak e, można współczes we współczesnych czasach e, poszukiwać też tych sponsorów, trochę na własną rękę, trochę dzięki tej e, stronie internetowej, na której e, no, ona paruje jakby sportowców z, z, z firmami, które chcą wspierać e, no, przede wszystkim e, e, tych zawodników, którzy są z tak zwanych dyscyplin niszowych. Bardzo fajny pomysł, jak najbardziej. No to jest trochę takie przykre, że zawodnik sam gdzieś musi chodzić i myśleć, żeby sponsorów znaleźć. Mi się wydaje, że takimi rzeczami to powinien się Polski Związek zajmować przede wszystkim, żeby zabezpieczyć tych zawodników, którzy trenują, którzy kurde robią wszystko, żeby gdzieś reprezentować nasz kraj. A nie sam zawodnik. Sam zawodnik powinien się przede wszystkim skupić na tym, żeby, żeby, realizować cele, żeby kurde doskonale się przygotować, a nie gdzieś się rozkojarzać, że ma spotkanie z jednym czy drugim, czy trzecim sponsorem i nie wiadomo, czy będzie miał te pieniążki, czy nie. Mm -hmm. Takim rzeczami powinien się zajmować inni ludzie niż zawodnik przede wszystkim. No. <laughs> myślę, no że, tak, no. Myślę, że tutaj nie mam nic no. do dodania. Słuchaj, byliśmy w Pekinie. Z Pekinu wróciłeś z kontuzją. Byliśmy w Londynie. Z Londynu wróciłeś z medalem. I pojechałeś jeszcze do Rio. Tak. Z a czym wróciłeś z do, Rio? Do Rio poleciałem z kontuzją. Okej. Okay. <laughs> nie do no, Rio to był już 2016 rok, e, gdzie miałem problemy zdrowotne. Z kolei nie kolana, nie nadgarstek, w sumie biodro też już miałem operowane. No ale tam się przed, przed Rio jeszcze się kręgosłup odezwał. Mhm. Mm Rio odezwał się kręgosłup, dźwigałem jeszcze na treningach, gdzieś ta taka świadomość, podświadomość zawodnika, że kurde jadę na te igrzyska, na igrzyskach wszystko się może zdarzyć, wiedziałem, że, że gdzieś coś tam mi boli mnie, bo mnie to bolało, wróciłem z, z Rio. Zakończyłem karierę, później czekałem jeszcze rok czasu i się zuperowałem dopiero ten Grygosu. No Dzisiaj mam osiem śrub, dwie takie fajne, fajne pręty, więc to jest taka pozostałość po tej mojej ciężkiej pracy. No fakt, nie, nie do końca teraz tak patrząc z perspektywy czasu, wiem czy to była dobra decyzja, żeby w ogóle się szykować do tych trio. No ale jednak ta chęć rywalizacji, pojechania na kolejne igrzyska była większa. No ale przypłaciłem to, mówię, troszeczkę utratą zdrowia, ale tłumaczę sobie w ten sposób, że to jest taka cena sukcesu, że żeby coś osiągać, to jednak nie można się nigdy poddawać. Nie? A wynikowo jak skończyłeś w Rio? Bo też w kategorii 105 startowałeś. A jak tam... Tam nie wyglądało? zaliczyłem podrzutu. Drwałem. Dobrze, nawet wyrwałem chyba 5 kg mniej niż, niż w Londynie, ale w podrzucie już po prostu nie było też czego, bo. bo no, to organizm ja nie wytrzymał, no, tak to wyglądało. Okej. Okay. Pojechałeś z kontuzją do Rio, wróciłeś z jeszcze większą? Czy. Wróciłeś z tym, nie, pojechałeś. wróciłem z tym, z czym pojechałem, ja z tym trenowałem przez kilka miesięcy, może nie miesięcy, ale gdzieś tam te ostatnie dwa miesiące, gdzieś się odezwało coś, coś poważnie, ale pomimo tego, że mnie bolało, ja brałem jakieś tabletki przeciwbólowe zaciskałem zęby, powiedziałem, że kurde, muszę gdzieś tam jeszcze pojechać i powalczyć. No i zabrakło, ta droga mnie wymęczyła w samolocie. Mhm. Jak wylądowałem, to już wiedziałem, że jest. Że jest, że jest kiepsko, ale pomimo tego, że, że gdzieś tam bolało, to, to, to nie poddałem się, jeszcze próbowałem walczyć. Mhm. A teraz z perspektywy czasu, no, od Rio minęły 4 lata. Czy, czy uważasz, że było warto jeszcze cisnąć w tym, w, w, tej, w, tej, w tym ostatnim twoim cyklu olimpijskim, mimo tego, że już byłeś medalistą? Tak, byłem medalistą czy było warto. Zawsze warto. Zawsze <laughs> warto. Jeżeli ktoś sobie postanowi, że jest sportowcem, to zawsze walczy do końca. Mogą się wycofać i co, nie szykować się do zawodów. No ale to nie ja. To nie jestem ja. Zawsze jak wiedziałem, że jestem w stanie pojechać, jestem w stanie rywalizować, no to, 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 to też tak robiłem wszystko po to. To słuchaj, newralgiczne pytanie. Czy podnoszenie ciężarów musi się skończyć na sto, stole operacyjnym? Niekoniecznie. Niekoniecznie. To zależy od zawodnika. E, ze mnie się śmiali niektórzy trenerzy, że ja mam słabe kości. Okay. Słabe kości, ale silny charakter i, 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 i to, że, że, że dobrze technicznie dźwigam, to tym nadrabiałem. E, niekoniecznie musi się skończyć na stole operacyjnym, chociaż musimy zważyć też na to, że to jest jednak są te obciążenia. Tych ton się przerzuca dużo, więc kontuzje się zdarzają, ale to w każdym sporcie w, są kontuzje a w ciężarach, no troszeczkę większa jest szansa na to, żeby mieć kontuzję, ale mówię, jak zawodnika dobrze się nauczy technicznie, tu jest problem tego, jeżeli zawodnika dobrze się nauczy technicznie od samego, od, od młodszego wieku, to on później dźwiga płynnie i ta sztanga mu nie przeszkadza. Jeżeli mm -hmm. źle, złe nawyki za, za, za młodu taki zawodnik będzie miał, no to później to się odbija, że gdzieś tam ta sztanga nie leci tak płynnie, jak powinna iść, tylko przeszkadza po prostu i zawodnik się męczy, siłuje z tą sztangą, a to ma wszystko ładnie, płynnie, płynnie iść w górę. Mm -hmm. Czyli technika Przede wszystkim są jakieś predyspozycje genetyczne do podnoszenia ciężarów? Jak się, jak się u Was mówi nie wiem, albo genetycznie. Jest ktoś, kto albo nie ktoś, się nie jest, Albo ktoś jest prosty, albo ktoś nie jest prosty, nie? <laughs> Czyli no. to jakieś skrzywienie kręgosłupa. Tak, to eliminuje, to eliminuje, bo nawet jak ktoś ma gdzieś tam krzywy kręgosłup, to e, chociaż są trenerzy, że pchają tych zawodników, ale to prędzej czy później też się skończy tym, że ten, taki zawodnik będzie miał kontuzję. To przede wszystkim patrzeć się, czy zawodnik jest prosty, kręgosłup, czy ma zdrowy. Na samym początku trzeba przede wszystkim przejść takie badania, żeby, żeby mieć pewność tego, że zawodnik może ciężko że nic, mu nie, że nic mu się nie stanie, no a później tylko charakter, ciężka praca i wyniki przychodzą. Mhm. A kiedy można, jeśli chodzi o taką perspektywę rozwojową, kiedy można wprowadzać elementy techniczne dzieciakom? które no być może chciałyby kiedyś dźwigać ciężary, a kiedy można do, 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 dorzucać już kilogramy? W dzisiejszych czasach to jak najszybciej, patrząc na to, co się z dzisiejszym młodzieżą dzieje, że niektórzy nie potrafią dobrze przysiadu zrobić. Nie? No no to tak, jest okay. przykre, tak. a jednak te przysiady są w ciężarach, więc takie zabawy na kijku to jak najbardziej od najmłodszych lat można wprowadzać. No ja zaczynałem jak mniej 13 lat przygodę z ciężarami. Wcześniej mm -hmm. uprawiałem lekko atletykę, żeglarstwo, więc gdzieś tam cały czas w sporcie byłem. No jeżeli chodzi o takie obciążenia, to mówię, no na początku takiego dziecka, tak, tak, takiego młodego zawodnika przede wszystkim nauczyć dobrze technicznie robić, poukładać go, żeby, żeby był przygotowany na to dźwiganie, a nie od razu dać sztangę i tylko dokładać, dokładać jak jest lekko, bo później dochodzi taki zawodnik do jakiegoś poziomu, no i staje, bo, bo gdzieś tam mhm. czegoś brakuje, bo brakuje tych ele elementów technicznych i po prostu się siłuje z tą sztangą i, i znika. Mówię, mhm. zabawę jak najbardziej można wprowadzać nawet na kijku samym takim od najmłodszych lat, nie 5-6 lat Dziecko ma, to może się bawić, ale to mówię, bez żadnych obciążeń jeszcze, bo ten organizm rośnie. Gdzieś tam powyżej 12 roku życia, nawet 10 czy 11, bo tak zawodnicy niektórzy zaczynali też. No ale to ja pamiętam po sobie, na początku to była zabawa. To mhm. była zabawa. W wieku 17 lat zacząłem już tak profesjonalnie, przechodząc tutaj do Opola, profesjonalnie trenować i naprawdę to już była ciężka praca. Mhm. Okay. No to słuchaj, ostatni wątek tej rozmowy będzie. Dotyczyć twojego życia po sporcie. <śmiech> <śmiech> Bo kiedy, kiedy oficjalnie za, zakończyłeś karierę? To w 16 był, po Igrzyskach. Igrzyskach tak. Rio to był, to był koniec twojej kariery sportowej. No i co zrobiłeś ze swoim życiem po? Czułeś jakąś pustkę, czy ty od razu miałeś ręce pełne roboty? Nie, ja byłem zmęczony. Ja byłem zmęczony. Tak fizycznie. Miałem czas, żeby sobie troszeczkę odpocząć, żeby sobie poukładać wszystko w głowie, żeby się dobrze wyleczyć, czy też zoperować ten kręgosłup. No i to minęło, gdzieś tak rok minął, półtora roku minęło, no dobra. Fajnie, tylko trzeba coś zacząć robić, nie? No, no i tak chciałem się trochę za robotę. Działam w mieście, jestem radnym w Opolu. Tutaj jestem kierownikiem właśnie na tym pięknym obiekcie na Wodinucie w Opolu, więc mam pod sobą 50 ludzi. się śmieję, że moja praca polega na, na, na rozwiązywaniu problemów. Ale to jest fajne, nowe doświadczenie, nowe otoczenie. Jest fajnie i zabawnie, ale jeżeli trzeba pracować, to po prostu mam fajny zespół, który fajnie pracuje. Okej. Okay. Jak, jak to się stało, że y, zacząłeś się udzielać trochę politycznie, trochę społecznie, można tak powiedzieć? Y, y, skąd ten kierunek? Bo sportowcy po zakończeniu kariery wybierają różne ścieżki, y, a tutaj no, jesteś radnym, jesteś y, y, zarządzającym y, obiektem miejskim. Y, y, dlaczego, dlaczego tak? No to, że jestem radnym, to była moja decyzja, ponieważ gdzieś tą polityką się interesuję. Oczywiście ja zawsze mówię, że to, że jestem radny, to ja działam na rzecz miasta i tego się trzymam. Ja nie mam w głowie tego, żeby iść do Warszawy i gdzieś tam nie wiadomo, co w Sejmie robić, tylko się skupiam na tej właśnie lokalnej polityce. Fajny zespół fajnych ludzi tutaj w tym momencie pracuje w ratuszu. I przyszedł pan prezydent do mnie zapytać, czy nie chciałbym wystartować po prostu w wyborach. Ja widziałem, jak oni pracują, widziałem w jaki sposób po polityce. Się rozwija, w jaki sposób pozyskują pieniądze z Unii Europejskiej i tak dalej. Ja Mówię, ok, dobra, chcę w tym uczestniczyć. Jak mogę, to chętnie pomogę. I tak się okay. zaczęła moja przygoda, właśnie. Okej, okay. jesteś zadowolony z miejsca, w którym jesteś teraz, cztery lata po zakończeniu kariery? <grym> tak, tak. No, nie mam jakiegoś ciśnienia wielkiego, żeby nie wiadomo, co robić. Jako sportowiec jestem spełnionym sportowcem. Wiem, ile mnie tej ciężkiej pracy kosztowało. Ciężkich wyrzeczeń, teraz będąc już po karierze, jestem zadowolony z tego, że mam dom mam wspaniałą rodzinę, która też Basia, żona moja zawsze mnie wspierała. Co spokojnie żyję, jestem zadowolony ze swojego życia. Mhm. Tak jak sprawdzałem, to jeszcze między, między tym wątkiem społeczno-politycznym a zakończeniem kariery były jeszcze takie linki do, do samych ciężarów, bo byłeś chyba też w polskim Związku podnoszenia ciężarów w jakiejś funkcji wice. Prezesa, tak? tak e, miałeś tak. też swoją ekipę BMZ Team, która, jak sprawdzałem na Facebooku w tym roku, zakończyła swoją działalność. E, czy te linki cały czas jakby kultywujesz z ciężarami, czy teraz już się odciąłeś od, od sztangi, pomostu, talerzy i e, zamknięty rozdział? Teraz ciężary. jestem tylko kibicem, tak. Teraz jestem tylko kibicem. Był taki okres, że byłem wiceprezesem Polskiego Związku Podnoszenia Ciężarów. No cóż ja wam powiem na ten temat, no. <ścoughs> No zobaczyłem jak to wszystko funkcjonuje z drugiej strony. Ja miałem inne pomysły, ktoś tam miał inne pomysły, albo w ogóle nie miał pomysłów, więc odciąłem się od tego. BMZ tak. F -fajna, f fajny pomysł był. Fajny projekt wspólnie z Arkiem Michalskim, z, z Krzysztofem Zwaryczem. Zrobiliśmy coś dla ludzi, takich amatorów. Tego wcześniej nie było, zrobiliśmy coś dla ludzi amatorów, którzy tre trenują podnoszenie ciężarów. Wszedł Crossfit bardzo szybko do Polski, bardzo prężnie. Widzieliśmy jak zawodnicy trenują, a to jest dużo, bardzo dużo elementów. Właśnie z podnoszeniem ciężarów. My to mm -hmm. zrobiliśmy po to, właśnie, żeby tych amatorów. Dobrze nauczyć technicznie, żeby, żeby im pokazać, że zabawa ze, ze sztangą jest fajna, jest cudowna, można się bawić, można wzmacniać swój organizm, ale trzeba to robić dobrze, bo, bo mówię, to, to jednak jest sztanga, to są kilogramy, tam łatwo kontuzje, a my to robiliśmy obozy szkoleniowe po to, żeby uczyć właśnie takich amatorów zabawy ze sztangą, no bo oni się bawią, robią to dla siebie i, i przede wszystkim, mówię, skupiliśmy się przede wszystkim na, na tym, żeby przekazać im wiedzę pod względem technicznym, żeby sobie, żeby sobie krzywdy nie robili, tylko żeby w swoim nie mogli dokładać gdzieś tam pomału te kilogramy i, i dobrze to wykonywać. Mhm. A czemu projekt zamknięto? No projekt zamknięto, bo ja mam teraz troszeczkę mniej czasu. Arek z Krzyśkiem jeszcze cały czas trenują, więc, więc na, na, na razie jest to zamknięte, wstrzymane. E, każdy z nas mówi, ja robię co innego, oni jeszcze dźwigają, zobaczymy, może kiedyś jeszcze do tego wrócimy. Czyli za zawieszone, a nie <grym definitywnie <grym zamknięte? No, mówię, no, z ciężarami na, na dzień dzisiejszy mam tyle wspólnego, że, że jestem kibicem i, i nic poza tym. Okej. Okay. No to bardzo, bardzo mnie to cieszy, że Znalazłeś swoją, swoją drogę. Bo też w niektórych odcinkach tego podcastu rozmawiałem ze sportowcami już na emeryturze, sportowej emeryturze, którzy przez jakiś czas byli trochę we mgle. I, i, I właśnie doświadczy, doświadczyli takiej pustki, że kończy się kariera i się okazuje, że ja nie potrafię nic innego robić niż na przykład dźwigać ciężary, czy grać w piłkę, się, czy, czy cokolwiek innego. Więc, więc to jest moim zdaniem piękne i, i dobry przykład na to, że, no, że to życie po życiu sportowym też może być fajne i, i satysfakcjonujące. Oczywiście, że tak. Ja też w momencie, kiedy jeszcze ta moja kariera trwała, kładłem nacisk na to, żeby kończyć studia, żeby się uczyć. Tak samo namawiam chłopaków, którzy teraz są w kadrze, chodzą, studiują. Właśnie Arek z Krzyśkiem niedawno się uronili. zapisują się teraz na studia magisterskie. To jest fajne, no. to jest fajne. Zawsze z tyłu głowy trzeba mieć to, że no, sport jest takim przerywnikiem. Sport jest przerywnikiem, który kiedyś minie, ta kariera. Część zawodników uważała, że jeżeli dźwigam, czy na przykład robię jakiś sport na jakimś tam poziomie, to już jest tym królem życia i wszystko, wszystko mogę i wszystko będę miał zapewnione. No nie, z tym w głowie zawsze było, przynajmniej ja tak miałem, że, że sport jest sportem, ale ja miałem świadomość tego, że wcześniej czy później ta kariera moja się zakończy i trzeba będzie normalnie żyć. Mm -hmm. Mija czas, mijają lata, mówię, fajnie fajne jest to, że gdzieś tam w tym między startami ułożyłem sobie życie prywatne na tyle, że jestem dzisiaj rodzicem, jestem mężem i, i to wsparcie mojej rodziny zawsze było i zawsze jest do tej pory. Tak samo jak ja wspieram ona, jak sama, ona mnie teraz wspiera, więc e, ja się śmieję, że będę tutaj na przykład do emerytury, bo e, mam 36 lat, za 4 lata będę miał 40 i będzie mi wszystkim ta sportowa emerytura olimpijska, e, więc mówię, śmieję się, że jestem tutaj tylko do emerytury, a, <laughs> a później nie wiadomo, na pewno e, też będę robić coś fajnego, ciekawego. No właśnie, bo to chyba, chyba taka, taki sportowy duch e, nie, nigdy nie, nie umiera i bezczynność to chyba niemożliwe. Nawet niemożliwe. Nawet niemożliwe. Zawodnika na emeryturze. Tak, ja nawet po sobie widzę, też chodzę gdzieś tam na siłownię sobie, ale teraz delikatnie po prostu poćwiczyć sobie delikatnie tak po to, żeby się lepiej poczuć. Jak siedzę na przykład w domu tydzień, dwa tygodnie bez takiego treningu, to mnie nosi. To hmm. mnie nosi, jak ruszę do pracy, tutaj okej, okay, ale wracam i czegoś brakuje. Nie? Jednak pójdę na te siłownię troszeczkę sobie poćwiczę tak już dla siebie, typowo amatorsko, no to lepiej się człowiek czuje, jest lepsze krążenie od razu w organizmie jakoś tak więcej chodzi do wszystkiego. <słyska> No spoko. Słuchaj, Bartek, jakie miałbyś przesłanie na koniec dla słuchaczy podcastu Głowa Rządzi? Słuchają nas trenerzy, psychologowie, zawodnicy, osoby, które kochają sport? No, bardzo proste. Stawiajcie sobie cel i wierzcie w to, że jesteście w stanie to zrobić. Nic więcej, co ja Wam powiem? Dla tych, którzy są młodzi, którzy na przykład ćwiczą, e, proste, wierzyć w siebie, dawać siebie maksa, e, nie dajcie sobie wmówić, że coś jest nie tak, że, 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 że nie dacie rady, że tego nie, nie osiągniecie sukcesu. Po prostu wiara w siebie, wiara w to, że, że, że można. Moim i Waszym gościem był Bartek Bąk srebrny, uwaga, srebrny medalista igrzysk olimpijski z Londynu od grudnia 2020 roku. Życzę Ci ciekawego doświadczenia odbierania tego srebrnego medalu, bo mam nadzieję, że, że to będzie właśnie na igrzyskach w Tokio. Też mam taką nadzieję, że igrzyska się odbędą. Dziękuję ślicznie słuchaczom, słuchaczom. Bardzo serdecznie pozdrawiam. Wszystkiego dobrego życzę. Na razie. Do usłyszenia. Hej. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka podcastu Głowa rządzi. Nowe odcinki pojawiają się regularnie 1. i 15. dnia każdego miesiąca. Jeśli nie chcesz ich przegapić, zachęcam cię do subskrybowania podcastu na platformie, z której aktualnie korzystasz. Będzie mi niezmiernie miło, jeśli gdzieś w internecie zostawisz pozytywną recenzję audycji lub po prostu zachęcisz znajomego albo dwóch, żeby także jej posłuchali. Mocno zachęcam też do Wspieranie działalności podcastu na moim profilu w serwisie patronite.pl/łamane głowa rządzi. Każde, nawet symboliczne wsparcie przyczynia się do dalszej produkcji podcastu. Aby być na bieżąco z moimi innymi działaniami, koniecznie odwiedź moją stronę internetową głowarządzi.pl oraz zajrzyj na Facebooka i Instagrama, gdzie można mnie znaleźć jako Głowa Rządzi. To także najlepszy sposób na bezpośredni kontakt ze mną. Trzymaj się ciepło. Do zobaczenia lub Usłyszenia. Cześć!